Cześć kochani, chcielibyśmy was bardzo serdecznie powitać na kolejnym dniu tygodnia adaptacyjnego. Dzisiaj opowiemy wam trochę o samorządzie, o jej pracy, o każdej z komisji jako kadra tygodnia adaptacyjnego, ponieważ wczoraj przyspocerowaliśmy trochę o wydziale, więc zaczniemy dzisiaj wywód od pracy wewnętrznej samorządu. Teraz chcielibyśmy Wam pokrótce opowiedzieć tak naprawdę, z jakich podmiotów składa się nasz samorząd. Przede wszystkim wymieniamy w nim dwa podmioty, które działają na szczeblu wydziałowym. Jest to Rada Samorządu Studentów i Rada Wydziału, a na szczeblu całego Uniwersytetu Warszawskiego jest to Parlament Studentów i Senat. Na kolejnym zdjęciu będziecie mieli okazję zobaczyć aktualny skład Rady Samorządu Studentów i Rady Wydziału. Samorząd studentów działa w czterech komisjach komisji dydaktycznej, komisji praktyk, komisji promocji i organizacji oraz komisji kultury. Opowiem wam trochę o komisji dydaktycznej, ponieważ pewnie do nich będziecie się zwracać najczęściej już na pierwszym roku. Komisja działa w dwóch pionach. Po pierwsze, odpisujemy studentom na wszystkie pytania związane ze studiowaniem, z regulaminem studiów i zasadami studiowania. Przed sesją egzaminacyjną często mamy kilkadziesiąt wiadomości związane właśnie z ich wątpliwościami i pytaniami dotyczącymi między innymi sesji egzaminacyjnych. Kolejnym pionem, w którym działamy, jest organizacja egzaminów w pigułce, czyli warsztatów powtórkowych, w których zapraszamy najbardziej lubianych przez studentów prowadzących i oni powtarzają materię, która była omawiana w danym semestrze bądź w całym roku akademickim. Dodatkowo jeszcze organizujemy olimpiady i konkursy przedmiotowe z przedmiotów takich jak prawo międzynarodowe publiczne, prawa człowieka i obywatela. To już te olimpiady będą na pierwszym roku. Na trzecim roku i latach późniejszych będziecie mieli okazję wziąć udział w olimpiadzie z postępowania administracyjnego i konkursie przedmiotowym z kryminalistyki. Jeżeli byście już teraz mieli jakieś wątpliwości na samym początku Waszego studiowania i mielibyście jakiekolwiek pytania, zachęcamy Was, żeby pisać na fanpage samorządu i zadawać nawet jak Wam się wydają najgłupsze pytania związane z Waszym studiowaniem. Kolejną komisją wchodzącą w skład naszego samorządu jest Komisja Kultury. Składa ona się z dwóch części. Jeden, pion charytatywny, organizuje takie akcje jak Student Prawa Mikołajem czy Sztab WOŚP Studenci Warszawy. Drugi pion, zaś kulturalny, organizuje liczne konkursy, w których do wygrania są wejściówki do teatrów, kin lub muzeów. Na stronie naszej komisji znajdziecie również informacje na temat kolejnej akcji pod tytułem Mecenasi Kultury. Jest to akcja, w której przychodzą do nas różne ciekawe osobistości ze świata kultury i opowiadają o swoim życiu i twórczości. W zeszłym roku taką osobą był między innymi Karol Paciorek. Tak jak wspomniane wcześniej komisje, komisja praktyk, o której zamierzam wam opowiedzieć, działa w dwóch płaszczyznach. Pierwsza płaszczyzna polega na rozliczaniu praktyk i Pozyskiwaniu różnych ofert praktyk dla naszych studentów, bo każdy z nas ma obowiązek do 5 roku studiów zaliczyć zarówno praktyki sądowe, jak i praktyki w kancelariach, i takie oferty pojawiają się cotygodniowo na naszej stronie. Drugą płaszczyzną, o której chciałbym wam powiedzieć, są różne spotkania merytoryczne właśnie z tymi kancelariami, w których mamy praktyki, gdzie radcowie prawni, adwokaci, komornicy. Opowiadają nam o tym, jakie umiejętności warto nabyć, e, dzielą się swoją ścieżką kariery, jak to wyglądało, żebyśmy my potem mogli w miarę ich naśladować, odnaleźć się w tym świecie. I taką naszą sztandarową akcją jest e, konkurs arbitrażowy UWMUD, polegający na symulacji rozprawy arbitrażowej przed Sądem Arbitrażowym w Warszawie. Jest to jeden z największych konkursów w Polsce, jest on również organizowany z największymi kancelariami w Warszawie, u których właśnie można zdobyć dosyć prestiżowe nagrody. Komisja Promocji i Organizacji, jak sama nazwa wskazuje, zajmuje się przede wszystkim organizowaniem różnego rodzaju wydarzeń, które mają na celu zintegrowanie studentów. Są to różnego rodzaju imprezy, wyjazdy czy wydarzenia sportowe. Drugi trzon tej komisji zajmuje się promowaniem samorządu i promowaniem wydarzeń organizowanych przez samorząd. Działamy w różnych kanałach: jest to Facebook, Instagram, a teraz również startujemy na YouTubie. Zapraszam Was serdecznie do obserwowania naszego profilu na Instagramie sswpeiauw. Teraz możecie zobaczyć nasze sztandarowe akcje. Przede wszystkim są to bluzy WPiA, Macie również tutaj pokazane otrzęsiny Welcome to Gotham, które odbyły się w zeszłym roku, jak również. Połowinkowy bal charytatywny, który jest organizowany dla studentów od trzeciego roku wzwyż, podczas którego odbywa się zazwyczaj licytacja charytatywna, z której środki przekazywane są na jakiś cel charytatywny. Następne wydarzenie, które w tym roku niestety nie mogło się odbyć, jest to Lidsbark, czyli wyjazd zerowy dla przyszłych studentów. Mogą oni tam się poznać, zintegrować, ale mamy nadzieję, że tydzień adaptacyjny choć trochę zastąpi Wam ten Lidsbark i będziecie mogli się mimo wszystko zintegrować. Na naszym uniwersytecie działa również samorząd centralny, którego działania skupiają się wokół całego uniwersytetu. W jego struktury wchodzą również różne komisje, m.in. Komisja Kultury, Komisja Sportu, Komisja Współpracy Zagranicznej, Komisja Promocji Współpracy Biznesowej. E, działa również Rzecznik Praw Studenta, Pełnomocnik do Spraw Socjalnych e, oraz Pełnomocnik do Spraw Prawnych i Zarządzania Infrastrukturą. E, czołowymi akcjami e, Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego e, są m.in. Juvenalia, e, Tydzień Artystyczny, UW Woli, UW Cup, czy ambasadorowie UW. Na naszym uniwersytecie działają również organizacje studenckie pozasamorządowe, m.in. Niezależne Zrzeszenie Studentów, Akademicki Związek Sportowy, Teatr Hybrydy, czy też Chór Akademicki. Mamy nadzieję, że filmik Wam się podobał. Zachęcamy Was do zostawiania łapek w górę, subskrypcji. I komentarze, w jakiej komisji chcielibyście pracować, ponieważ już w październiku będziemy organizować do każdej z nich rekrutację. I do zobaczenia w kolejnych dniach tygodnia adaptycyjnego. Cześć, cześć.